Nasi łowcy dobrze walczyli. Zaraz zobaczysz coś nowego, Nora. Burgrend, dostawca niezbędnego. Banukowie przeważnie palą ciała zmarłych. Ale nie dziś. Bo nic po nich nie zostało? Tak. Kiepska sprawa. Najlepsi wojownicy przepadli. Więc dostaną inne pożegnanie. Okiełznajcie smutek, łowczy! Zabijcie go! Albowiem nasi bracia dostąpili losu ukochanego przez banuków i padli z włóczniami bijącymi w metal. Ich walka dobiegła końca. Widzieliście, jak ich duchy ulatują w błękitne niebo i dalej do niebieskiego światła. Lecz nasza walka dopiero się zaczyna. Wkrótce wyruszymy zapolować na demona, który wprawia maszyny w straszliwy szał. A zatem pytam, czy zdołacie przywołać odwagę poległych towarzyszy? Będziecie walczyć, będziecie ginąć, tak samo jak oni? Odwaga i włócznia! Nasza krew na twych zębach, Arata! Jesteśmy banukami. Nasz wróg, naszą ofiarą. Demon. Przez którego szaleją maszyny? Maszyny wyrżnęły najlepszych. A oni co chcą zrobić? Wracać tam? Głupcy. Chcesz poradę za darmo. Aloy. Aloy. Przesiaduję tu już dwie długie zimy. I wciąż nie udało mi się zrozumieć banuków. No bo na przykład. Zaczęło się, bo jedna szamanka, Urea, gadała coś o duchach i demonach gnieżdżących się na ryczącej górze. Więc poszedł ten cały werak w góry i połowę ich posiekały przeklęte maszyny. Gdy Urea zniknęła, myślałem, że szalony poszedł za nią, ale nie. Oto wielki Arata krzykuje ich na powtórkę z historii. Czego takiego w banukach nie możesz zrozumieć? U banuków wszystko jest próbą. Trzeba znosić trudy, a celem jest przetrwanie. W warunkach, w jakich żyją, nie bardzo mają inne wyjście. Kraj tak zimny, że pękają zęby. Pełen straszliwych bestii. Mogliby przyjąć małą, niezbyt drogą pomoc. Uwierz mi, próbowałem ich przekonać. Ale jak banuk z czymś nie walczy, to równie dobrze może umierać. A Urea to ta, co mówiła o tym demonie? Tak jest. Ten Aratak od niej usłyszał, że ma szukać na ryczącej górze. A on jej uwierzył. Ale ty nie. No, wiesz,
Nie mam pojęcia, co Urea tam znalazła. Szamani nie gadają z nami obcymi. Maszyny tu w kraju są coraz groźniejsze, to niepodważalny fakt. Może i z winy demona. A może dlatego, że mają niestrawność. Mnie za jedno. Ta Urea z kolei nic nie wyjaśni. Wybyła stąd. Nie mam pojęcia czemu. Czy Aratak jest tu znanym wojownikiem? Jest wodzem Wyraku. Jego głos budzi respekt wśród ludzi. Choć nie słychać go często. Gość gada tyle, ile zdechła ryba. Ale gdy on i Urea przybyli tu ze swoim Wyrakiem, ściągnęło tu tylu banuków, ilu w życiu nie widziałem. I wiesz, co jeszcze widziałem? Mój mały szlak handlowy ciągnący się aż do samej Włości. Ale on powiódł ich wszystkich na śmierć, wprost na te wściekłe maszyny. Straciłem najlepszych klientów. O co chodzi z tymi Wyrakami, Burgrend? Czy to jakieś części plemienia? Nie. Nie są jak klany u nas. Nie możesz się po prostu kimś urodzić. Musisz przejść próbę. Dowiedz, żeś najlepszy, to być może cię przyjmiemy. Niektóre Wyraki znikają, ale inne trwają tak jak metal. Cała banucka kraina, Banur, to same największe, najstarsze Wyraki. Teraz już sama nie wiem, czy rozumiem więcej, czy mniej. Jedna rzecz jest pewna. Każdy Wyrak ma wodza i szamana. To oni decydują. No i wszystko pięknie. Tylko że wodzowie to zakute łby, a szamani z kolei bujają w obłokach. Mówi ci coś przypadkiem imię Silence? Wysoki, strasznie ponury, kable w skórze, jak u szamana? O, usłyszałem to imię raz czy dwa, ale wypowiadane szeptem. Jak imię potwora, które banukowie chcą zapomnieć. Nie jestem pewien, co się stało, ale chyba było tak, że zadarł z konklawę. Albo konklawę zadarło z nim. Konklawę? Wszyscy ważni szamani co jakiś czas zbierają się w Banur, żeby być na czasie ze swoim hokus pokus. Nie mam pojęcia, jak mieszczą się w jednym namiocie i nie poplączą im się te rzeczy na głowach. Urea bywała na tych tańcach, ale kiedy ją spytałem, jak tam jest, spojrzała na mnie z podełba. Więc jak chcesz wiedzieć, jak tam jest, znajdź ją i przekonaj do siebie. Powodzenia. To mówisz, że mieszkałeś tam przez dwie zimy? Tak. Jeszcze u nas handlarze futer powiadali o tym zapomnianym przez wszystkich obozowisku. Dobre miejsce. Gotowe na zmiany. Z trudem sobie radziliśmy, nim tłumy zaczęły ciągnąć za Ureą. Wielki prorok nadchodzi, mówili. Myślę sobie profit. Ale mi się mylił. Nie, że jak Banuk to od razu sknera. Po prostu wolą handel ze swoimi. Gdyby tak kilku, dało się przekonać. To miejsce byłoby na mapie świata. A przynajmniej na jakiejkolwiek mapie. My? Ja i moja tu... Moja asystentka, Varga. Moja asystentka i córka zarazem. Lepiej nam idzie w relacjach biznesowych. Jej matka chciała, żebym jej pokazał handel. Ale wtedy zaczęła dłubać przy broni. Hej, jakbyś chciała się oderwać od banuckich hałasów, wpadnij do niej. Obie jesteście... jakby to powiedzieć... Babami? Nie. Niezależne. Szukaj jej w szczelinie. Obozie najdalej na wschód. Muszę wiedzieć więcej o tym demonie. To durnoty, Aloy. Albo coś w tym jest. Coś powiązanego z zachowaniem maszyn. W takim razie musisz znaleźć Ureę. Ostatni raz widziano ją w drodze do gór zwanych Soplice. Ponoć tylko szamani znają ukryty szlak między lodowymi szczytami. Ale wiem, gdzie znaleźć jej ucznia, Naltuka. Poszedł na północ od rzeki. Ugania się za plotkami. Plotkami? Zgadza się, plotkami. Niespodziewane ataki w śniegu. Dziwaczne nowe budowle, no i niebezpieczna maszyna, jakiej jeszcze nikt nie widział. No to na pewno to sprawdzę, Burgrend. Dzięki za rozmowę. Nie ma za co. Ciekawe, czy Aratak opowie mi więcej o Urei albo ryczącej górze. Może warto spróbować.
pociszone wzbierającą wodą. Nie mam zamiaru już słuchać takiego gadania. Zwątpienie cięższe niż stary śnieg. Wybacz, mój wodzu. Będziemy gotowi na kolejną próbę. Ale żadnego próbowania, trzeba to zrobić. Rozumiemy się? Tak, wodzu. Dobrze. Nieznajoma, chciałabyś ze mną porozmawiać? Urea wie o tym demonie. Gdzie ją znajdę? Urea jest szamanką. To nie są rzeczy, których powinni słuchać inni. A już na pewno nie obcy. Ten demon, o którym mówisz... Jeśli tylko starczy ci odwagi, możesz pójść i sama zobaczyć. To odmieniło maszyny. Są silniejsze, groźniejsze. Ale co to jest? To akurat pytanie do szamanów. W pieśni Kresie są też inne waraki? Tak. Osada prowadzi własne życie dla każdego banuka, co szuka schronienia. Powstała tuż po wojnie. W miejscu, w którym było obozowisko, wyrosła niczym przebiśnik wiosną. Być może nawet przetrwa do kolejnej wojny skarcza. To stamtąd pochodzi twój werak? Nie. Zebrałem większość łowców z całego Banu-Ur, by stawić czoła demonowi. Ale ja się tu urodziłem i zostałem, by walczyć z Karcza, kiedy inni uchodzili w góry. Mam wciąż wojowników z tamtych lat. Tych, co przeżyli. Naprawdę chcesz wrócić na górę? Przyrzekłem, że to zrobię. Nawet jeśli jest to takie ryzyko? Ryzyko czego? Śmierci? Gorsze od śmierci to ugiąć się przed wyzwaniem i rzec, nie da rady. To chyba wszystko z mojej strony. Dobrze. Przedkładam czyny nad słowa. Jasne. O Seramowie i ich śmieszne poglądy na temat kobiet. Jak wiele wielkich wojowniczek przegrali. Chcę czegoś więcej o tym demonie. Muszę znaleźć Ureę. Aby to zrobić, muszę pomówić z jej uczniem. Poszedł wzdłuż rzeki na północ. Tego Karcza. Według Burgrenda uczeń Urei poszedł na północ od rzeki. Aby niezbyt daleko. Nie czuję. Właściwie to niczego nie czuję. Pewnie Naltuk wpatruje się tak w te wieże. Chyba wysyła jakiś impuls, sygnał. Naltuk? Kim jesteś? Jak mnie znalazłaś? Burgrend mówił, że cię tu znajdę. Uparty jest. Mówiłem temu Oseramowi już 1000 razy, że niczego nie chcę kupić. Nie jestem kupcem. Chcę tylko znaleźć Ureę. Nie dasz rady. Poszła tam, gdzie tylko szamani chodzą. Szuka porad głosu niebieskiego światła. To jest jej celem. A mnie kazała obserwować wytwory demona. Powstrzymać się, jeśli zdołam. Ale co ja mogę poradzić na te wieże?
ciągu kilku tygodni rozlały się po całym kraju. Energia demona w nich pulsuje. Jednoczy maszyny, nawet naprawia. Aratak powiedział, że demon zmienia maszyny. Popatrz. Niektóre mają fioletowe znaki. Należą do demona. Są silne, niebezpieczne. Prawdę mówiąc, widziałam coś takiego. Skażenie. Ale to nie był wasz demon. Naprawdę? No to wiesz więcej niż ja. A te wieże były częścią tego skażenia? Nie. To coś nowego. Jak mówiłem, dają moc maszynom demona. Trzeba je powstrzymać. Powiesz mi, gdzie poszła Urea? Zadajesz mnóstwo pytań. Tylko kiedy nie dostaję odpowiedzi. Jest tylko jeden głos, którego słucha Urea, nie twój głos. Przykro mi. Dobra, czyli chcesz powstrzymać dzieło demona? Wiem, jak zacząć. Moim łukiem i włócznią. Cudzoziemko, powiesz, jak ci na imię? Aloy. Dobrze. Jeśli przegrasz z maszyną demona, będę mógł opowiedzieć o twoich wysiłkach Urei. Wielkie dzięki za zaufanie. Ale nie zawiodę. A jak skończę, powiesz mi, gdzie ona jest. Dla jednego z nas to się źle skończy. To wracamy do poważnych spraw.
wspomaga pobliskie maszyny, ale można ją przejąć. Wygląda, że mogę się zająć maszynami i wieżami. Demon później. Udało ci się jakoś przejąć jego moc. Może Urea powinna cię zobaczyć. A tak naprawdę to szuka nadziei. Po tym, co zobaczyłem, będziesz ją mogła jej dać. Wycofała się za tamte góry, za Soplice. Musisz wyruszyć ścieżką szamanów. Koniec ścieżki poznasz, kiedy dojdziesz do kaplicy. Wielkiej maszyny pokrytej niebieskierką. Po przejściu próby szamani biorą kawałek w nagrodę. Jeśli dotrzesz aż tam, też sobie weź. Należy się. Wspomniałeś coś o niebieskierkach na końcu ścieżki szamanów. To kryształ, który rośnie na korpusach maszyn w najstarszym lodzie. My, Banukowie, wierzymy, że to niebieskie światło, które zamarzło, gdy je opuszczało. To, co powinno cię bardziej zainteresować, to jego cena. Burgrind mówił, że jesteś uczniem Urei. Gdy jej nie ma, służę mojemu wodzowi Iwerakowi jako doradca, zwiadowca, mówca niebieskiego światła. Nie nudzisz się. Nie jestem pewien, czy potrafię być jak Urea, ale próbuję. Jestem jej to winien. Ona dała mi szansę. Chciałem być szamanem gdzieś na końcu świata. Ona jedna. Byłeś z Ureą w czasie ataku na górę? Bardzo chciałbym być. Nawet po tym, co się stało. Żaden ze mnie wojak, dlatego zostałem. Kiedy Urea i wódz wrócili, widziałem, jak się kłócą. Nie wiem dokładnie, o co poszło. Potem Urea przyszła do mnie, dała zadanie i odeszła. Jak przejść tą ścieżką szamanów? Ruszaj do Soplic. Musisz iść za znakami przez jaskinie w lodzie i wodospady, a potem w górę do świątyni. Ale uważaj. Ścieżka to także próba. Ostateczna próba dla młodych szamanów. I znajdę Ureę na jej końcu? Nie. Ona wchodzi wyżej. Gdzieś tam do wnętrza góry. Jak ją spotkasz, powiedz jej, że wierzę, że znowu usłyszy głos. Pora ruszać w Soplice. Znaleźć tę ścieżkę szamanów.
Te góry to pewnie soplice. Ścieżka szamanów zaczyna się gdzieś wyżej.